czuję się jak Ace of Rocky. Palę zioło, pieprzam snagi. Moja dupa nie jest happy, bo twoja dupa się wciąż zabi, co? Siemano, witam was tu, wujek Samo Zło, Samo Zło TV. Słuchajcie, jestem w Olsztynie, Rap Stacja 2017, gruba imprezka, na scenie Żabson, za chwilę kilku innych. Będzie się działo tutaj dużo, mam nadzieję, że przekażę wam w mojej relacji tą fajną atmosferę. Rok temu było fajnie, teraz będzie jeszcze fajniej, a za rok to wiadomo co będzie. Zostańcie z nami, Samo Zło TV, wujek znowu nadaje. I proszę bardzo, jesteśmy w Olsztyn Festival 2017. Siemano Żabson. Siemano wuju. Siemanko. Siema. Ze mną raper i producent, fajny duecik. Co tam u ciebie, jakie zmiany w składzie zaszły ogólnie? No ogólnie to zaszły. Teraz na pozycji hype mana jest mój człowiek Wrotas, znany i lubiany producent. Hip-hopowy i nie tylko. Za DJ-ką mój inny dobry kolega CLN3000, również producent. No i takie są zmiany w składzie i tak gramy od tego sezonu. No właśnie, czyli jak wchodzisz w ten nowy sezon jako hype-man i producent? Rozumiem, że hype'owanie to tak od niedawna, czy to już było już jakiś czas temu robione, czy już z mikrofonem też miałeś jakieś wcześniej? Nie, wiesz co, hype'owanie na spokojnie. Kiedyś grałem, nawet nie wiem, z rok temu, może z półtorej roku temu grałem z Lechem. Dosyć sporo, z półtorej roku czasu, czy z dwa nawet lata koncerty, więc hype'owanie spoko. No Żaba naprawdę generalnie inny level, więc wiesz, tempa były szybsze i wszystko jest jakby szybsze, jest większe pierdolnięcie, bo tam jest inny rap, ale daje radę. To chyba jest fajna zajawka być producentem, wiesz, i słyszeć swój beat i na żywo patrzeć, jak publiczność reaguje, jeszcze móc tam hop, hop, hop podkręcić, co? Wiesz, zajebiście. No wiesz, jakby ja chcę się wpierdalać we wszystkie opcje, w które mogę rapowe, żeby nie psuć jakby, wiesz, kwestii muzycznych. Akurat granie koncertów i robienie muzyki jest jak najbardziej na plus. Jakby w inne kwestie bym się nie mógł wbić, ale tutaj jest spoko. Żabson, no tutaj dałeś bardzo fajny koncert energetyczny. Wcześniej zagrałeś jako jeden z pierwszych, ale przyciągnąłeś ludzi faktycznie, przekonałeś nieprzekonanych. Energetyczny koncercik. Zawsze grasz taki materiał długi, czy jak to wygląda z tymi koncertami z ich? No generalnie teraz to ty mnie podkręcałeś, że jeszcze mamy czas i generalnie, żeby grać, więc w sumie przez ciebie. Ale ogólnie gramy długo, zależy jak ludzie się bawią, wiesz, jakby... Uważam, że nasza... Nie bądź taki skromny. Nie, uważam, że... Nie, ogólnie, wiesz, bawią się zazwyczaj bardzo dobrze, więc gramy zazwyczaj bardzo długo. Ale ogólnie myślę, że nasza relacja jakby z ludźmi na tym polega, nie? Że jeżeli oni będą się dobrze bawić, to nam się też chce dłużej grać i więcej oddawać energii, wiesz. Ale generalnie dajemy z siebie wszystko na koncertach. Dla mnie to jest jakiś taki atut mój i jakieś... Dla mnie to jest ważna część tego, co robię, mojej muzyki. No właśnie, widziałem też rzucanie się na publiczność, rapowanie z nią, to chyba to też jest ten element, kurczę, twojej jakby rapowego wizerunku. Tak, no myślę, że ludzie, którzy byli już na moich koncertach, na pewno wpadają na nie drugi raz i bawią się równie dobrze. Jakby w ogóle ja mam z tego duży fan, dużą zajawkę. No wiesz, fajnie jak, kurde, można sobie skoczyć w ludzi i generalnie cię łapią. Cię łapią, ale też robimy jak mosh pit tak zwany, Wall of Death i generalnie fajnie też, że mogę wprowadzać na koncerty rapowe, generalnie jakby wiesz, elementy. Takie elementy, nie wiem, punk rockowe czy z innej muzyki, ale też po prostu jakby wiesz, łamać tą całą konwencję. I cieszę się, że to też jest tak, że po mnie gra jakiś artysta, który na przykład dzisiaj w USRH, który robi to w swój inny sposób, oni chłopaki robią to w swój inny sposób i też kurde ludzie skaczą, bawią się i to jest fajne, że jednak na takich festiwalach mamy przelot i myślę, że też polska muzyka już na fajnym poziomie stanęła, że jednak dużo ludzi się przykłada do tego wykonu. I wiesz, spoko jest, że ludzie mogą zauważyć tą różnicę, ale też jakby różnorodność, nie? I to jest spoko. I dużo razy powiedziałem spoko generalnie, ale... Ale spoko, jest, ale spoko, słuchaj, a jak... Fajnie, że jest ta różnorodność po prostu i my robimy swój performance, ktoś inny robi swój performance i to może zabawić ludzi. To jest zajebiste. Dokładnie, ludzie się zajebiście bawili. Nie wiem, czy mamy to nagrane, bo operator chodzi tutaj taki nieprzytomny troszkę. Pozdrawiam oczywiście. Samo Zło TV, tylko u nas. Najlepsi z najlepszych. Elo.